Piraci byli postrachem wielu narodów. Najsłynniejszymi rzeźbiarzami swoich czasów. W XVII i XVIII wieku karaibscy piraci zajęli tysiące statków. Ograbili dziesiątki miast, tworząc fascynującą opowieść o skradzionych skarbach, śmierci i zemście. Porywczy, niebezpieczni, przykuli uwagę całego świata, tworząc legendę piratów z Karaibów. Prawdziwi piraci z Karaibów. Październik roku 1492. Krzysztof Kolumb szuka zachodniej drogi na wschód. Pod patronatem Hiszpanii dociera do karaibskich wysp, obecnie zwanych wyspami Bahama. Dwa lata później papież Aleksander VI potwierdza traktat z Tordesillas, gwarantujący Hiszpanii prawa do Karaibów i większości Nowego Świata. Nie wiedzieli nawet, o jakim terytorium rozmawiają. Hiszpania i Portugalia narysowały po prostu linię na globusie i stwierdziły, wszystko to będzie nasze. Kierowani rządzą bogactwa, hiszpańscy konkwistadorzy pokonali Azteków, Inków i Majów. Cały ten obszar zaczęto nazywać hiszpańską ziemią, jako że to Hiszpanie zdobywali największe bogactwa, złoto i srebro wartości miliardów dolarów. Na Karaibach nie było skarbów. Wyspy stanowiły jednak doskonały przystanek w trwającym od 6 do 8 tygodni rejsie ku Hiszpanii. Hiszpanie zaopatrywali się tam w wodę i żywność. Wypasali tam także bydło i nierogaciznę, które z czasem zadomowiły się na wyspach. Dostatek zwierzyny zwabiał na wyspy różnego rodzaju wyrzutków i poszukiwaczy przygód. Głównie z Francji, Anglii i Holandii. Byli to skazańcy, uciekinierzy, włóczędzy. Zaciągali się na statek, a po dopłynięciu na Karaiby znikali, by tam żyć swoim życiem. Nowy Świat był dla nich wprost idealnym miejscem. Suszyli paski mięsa na specjalnych rusztowaniach, zwanych z francuska bukan. Nauczyli się tego od miejscowych Indian. Z czasem zaczęto ich nazywać bukanierami. Pierwotnie określenie to oznaczało jednak wytwórcę suszonego mięsa. Na początku XVI wieku nieoficjalną bazą bukanierów z Francji i Anglii stała się wyspa Hispaniola, obecnie Haiti. Sprzedawali mięso przepływającym statkom. Zdarzało się jednak także, że na nie napadali. Poirytowani tym wszystkim Hiszpanie zaczęli w końcu wybijać stada krów i dzikich świń. Bukanierzy musieli znaleźć sobie inny sposób na życie. Zaczęli więc polować na dziki, bydło i ludzi, głównie Hiszpanów. To Hiszpanie stworzyli piratów z Karaibów. Dla Francji i Anglii bukanierzy byli doskonałym narzędziem do walki z Hiszpanami. Otwierali tym krajom dostęp do Nowego Świata.
W roku 1654 Hiszpaniolą zainteresował się Oliver Cromwell, Lord Protector Anglii. 6,5 tysiąca kilometrów na wschód, w Portsmouth, zebrał olbrzymią flotę. 18 okrętów wojennych, 20 jednostek transportowych, 3 tysiące ludzi. Boże Narodzenie roku 1654. Brytyjczycy przygotowują się do wypłynięcia. Wśród ochotników jest pewien Walijczyk. Henry Morgan, podpisz tutaj. Henry Morgan miał zostać największym bukanierem w dziejach, noszącym zaszczytny przydomek Miecza Anglii. Morgan? Tak. Bratanek Edwarda Morgana? Tak, i Thomasa Morgana też. Morgan miał doskonałe koneksje. Jeden z jego stryjów był generałem w armii royalistów. Drugi, Thomas, był generałem w armii Cromwella. Wojna i dowodzenie nie miały przed Henrym tajemnic. Długo nie ujrzymy Anglii. Ale po powrocie będę najbogatszym Walijczykiem w Londynie. Drugim najbogatszym. Znasz swoją wartość. Rejs przez Atlantyk trwał ponad miesiąc. Kiedy dotarli do Hiszpanioli, wzburzone morze zmusiło ich do lądowania 40 kilometrów od celu, miasta Santo Domingo. Nie zaskoczymy ich. Droga do miasta zajęła Brytyjczykom 3 dni. Hiszpanie byli przygotowani. Doskonale zdawali sobie sprawę z obecności Brytyjczyków. Kapitanie, musimy się wycofać. Zdziesiątkowani Brytyjczycy rzucili się do ucieczki przez dżunglę. Wydawało się, że wszystko stracone. Nie mogli jednak wrócić z niczym. Rozejrzeli się więc i najechali Jamajkę. Wyspa nie była broniona. Dla Hiszpanów nie przedstawiała większej wartości. Brytyjczycy uczynili z niej swoją bazę, z której atakowali hiszpańskie statki ze skarbami. Bazą operacyjną brytyjskich bukanierów był Port Royal na Jamajce. Brytyjczycy wiedzieli, że nie mogą wysłać floty dla ochrony Jamajki. Wynajęli więc bukanierów, zlecając im także atakowanie hiszpańskich statków handlowych. Taniej było powiedzieć właścicielom okrętów: atakujcie Hiszpanów, a co zdobędziecie, to wasze. Było to o wiele tańsze niż utrzymywanie niezwykle kosztownej marynarki wojennej. Korsarze w służbie Anglii i Francji wyrównywali szanse obu krajów w walce z Hiszpanią. Pod koniec roku 1622 Morgan otrzymał własny okręt. Wygląda nieźle. Najważniejsze, że przyniesie nam złoto. Prawo do atakowania hiszpańskiej floty handlowej wymagało wydawanej przez angielskiego króla licencji, zwanej listem kaperskim.
Korsarstwo to możliwość atakowania floty handlowej przeciwnika w czasie wojny. Kiedy masz list kaperski, robisz to legalnie, a zdobyty ładunek podlega podziałowi. Gubernatorem, który zapoczątkował sławę Henry'ego Morgana, był Sir Thomas Modiford. Coś zginie i traci pan licencję. Bez obaw, starczy i dla nas, i dla króla. Król jest w Anglii, mnie interesuje moja działka. Na Karaibach prawna definicja korsarstwa była interpretowana nader swobodnie. Nie obowiązywały prawie żadne zasady. Anglicy, Francuzi i Holendrzy atakowali Hiszpanów, walczyli pomiędzy sobą. Była to swoista strefa przygraniczna, strefa bezprawia. Z prawnego punktu widzenia Henry Morgan był piratem. Miał co prawda dokumenty, które czyniły go korsarzem, ale z drugiej strony rzadko stosował się do obowiązujących korsarza zasad. W licznych morskich bitwach i potyczkach Morgan zdobył sławę walecznego żołnierza i doskonałego dowódcy. Był taktycznym geniuszem. Potrafił dowodzić ludźmi i przede wszystkim znalazł się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. W styczniu 1668 roku gubernator Jamajki Modiford mianował Morgana admirałem floty bukanierów. Morgan dowodził ponad 15 okrętami i 500 ludźmi. Jednak w przeciwieństwie do marynarki, wśród bukanierów uczestnictwo w każdej operacji było dobrowolne. Uderzę na Portobello. Kto jest ze mną? Portobello uważano za niezdobyte. Było to trzecie pod względem wielkości hiszpańskie miasto na Karaibach i w Ameryce Południowej. Ufortyfikowany port, z którego wypływały statki ze skarbami. Portów broniły silne garnizony. W samym Portobello były aż trzy forty. Atak był więc samobójstwem. Morgan nie zamierzał jednak rezygnować. Wiedział, że atak z morza jest niemożliwy. Wylądował więc kilka kilometrów od Portobello i ruszył ze swymi ludźmi przez dżunglę. Zuchwałość to cecha najlepszych dowódców. Statek lub miasto, które uważa się za niezdobyte, bardzo często pada ofiarą zbytniej pewności siebie. Wielki dowódca potrafi to zauważyć i wybrać odpowiedni sposób przeprowadzenia ataku. Wiara w niezwyciężoność sprawia, że sama myśl o ataku wydaje się nieprawdopodobna. Przecież to niemożliwe, by wróg był aż tak głupi. Zaskoczeni gwałtownym atakiem, Hiszpanie zostali zdziesiątkowani. Korsarze byli zawodowymi zabójcami. Konflikt z nimi oznaczał olbrzymie ryzyko śmierci. Byli bardzo brutalni, wprost przerażający. Po zdobyciu pierwszego fortu trzeba było zająć następne. Należało wykorzystać efekt domina. O świcie bukanierzy weszli do miasta. Jednak największy port wciąż się bronił. Wszyscy do broni, nawet kucharz.
Do boju, trzymajcie się blisko mnie. Morgan rzucił swoich ludzi do walki, jednak tym razem Hiszpanie byli przygotowani. Szykować działa. Nie mogą dojść do murów. Ognia, 10 złotych monet za każdego zabitego Anglika. Pod murami na bukanierów czekał grad granatów, glinianych naczyń wypełnionych prochem i ołowiem. Nie ma już powrotu. Powiedz to naszym ludziom. Drabiny w górę. Lipiec, rok 1668. Brytyjski admirał Henry Morgan prowadzi do boju 350 angielskich i francuskich bukanierów. Celem ataku jest hiszpańskie miasto Portobello, leżące na terytorium obecnej Panamy. Sześciokrotnie słabsze siły Morgana zmagają się z gradem lecących na nie pocisków. To musiało być istotne piekło ognia i ołowiu. Bukanierzy odpowiadali ogniem z muszkietów i pistoletów. Chodziło o zmuszenie obrońców do szukania schronienia za murami. Zwykle bukanier był uzbrojony w kordelas, muszkiet i jeden lub dwa pistolety. Podczas walk na lądzie muszkiety służyły im do stawiania ognia zaporowego. Ludzie Morgana wiedzieli, że porażka oznacza śmierć. Mieli więc doskonałą motywację. Ognia! Hiszpanie nie mogli uwierzyć, że Portobello padło. Był to olbrzymi cios dla pozycji Hiszpanii w Nowym Świecie. Mieszkańców Portobello czekał straszliwy los. Nie powinniśmy wybielać historii. Musimy przyznać, że ataki korsarzy były brutalne, że popełniali oni okropne zbrodnie na swoich ofiarach. Wielu mieszkańców uciekło podczas walk, zabierając ze sobą kosztowności. Po schwytaniu byli torturowani, by wskazali miejsce ich ukrycia. Gdzie złoto i kosztowności? Mów, bo skończysz tak samo. Korsarze wieszali mężczyzn za genitalia, podciągając coraz wyżej, aż ciężar ciała sprawiał, że nieszczęśnik spadał. Potem zadawali mu kilka ciosów nożem i zostawiali na śmierć. Gdzie to schowałeś? W studni. Po angielsku. W studni. Podobno Morgan torturował mężczyzn, kobiety i dzieci. Ile było w tym jego własnej inicjatywy, a ile samowoli jego ludzi? Tego nie wiemy. Za odstąpienie od spalenia miasta bukanierzy zażądali ponad 100 tysięcy szylingów w złocie. Po powrocie na Jamajkę, Morgan i jego ludzie zaczęli szastać pieniędzmi. To było istne szaleństwo.
Przez tydzień ucztowali, pili, zabawiali się z prostytutkami. Kiedy kończyły się pieniądze, wracali na morze i szukali kolejnych łupów. Wiedli szalone życie. W sierpniu 1670 roku Morgan zwrócił uwagę na największy skarb świata. Tutaj. O tym myślisz? Tak. Ty jesteś kapitanem. Panama była drugim co do wielkości miastem Nowego Świata i portem, z którego wypływało wydobywane w Ameryce Południowej srebro i złoto. Na wezwanie Morgana odpowiedziało 36 okrętów i 2000 bukanierów. Tylko Morgan mógł ogłosić, że nie zamierza atakować małej wioski czy miasteczka, ale uderzyć na coś naprawdę wielkiego. Kanał panamski jeszcze nie istniał, musieli więc przedostać się lądem. Przez kilka dni przebijali się przez dżunglę, walcząc z chorobami, głodując, jedząc szczury i węże. Po 9 dniach dotarli nad Pacyfik. Więc to jest Pacyfik. Kolejny cholerny ocean. Jeden dzień odpoczynku. Potem ruszamy. Na trawiastej równinie pod miastem bukanierzy Morgana stanęli naprzeciw obrońców miasta. Hiszpanie byli wypoczęci i dysponowali liczebną przewagą. Byli to mieszkańcy miasta zaznajomieni z bronią, ale jednocześnie niechętni walce. Mieli przed sobą zaprawionych w bojach rzezimieszków. Piraci przebili się przez nich jak przez masło. Każdy rozumny mieszkaniec Panamy był już wtedy daleko. Kiedy bukanierzy świętowali zwycięstwo, na morze wypłynął wyładowany skarbami hiszpański galeon La Santissima Trinidad. Tyle czekania na nic. A kto podpalił miasto? Łupy z Panamy okazały się zadziwiająco skromne. Siły bukanierów były pokaźne. Kiedy doszło więc do podziału łupów, na głowę przypadało bardzo niewiele. Pojawiły się plotki, że Morgan ukrył większość skarbów. Plotki o ukrytym skarbie krążą do dziś. Większość historyków sądzi jednak, że to nieprawda. Wszyscy marzą o odnalezieniu skarbu piratów. Wyobraźcie sobie jednak, że jesteście piratami, ryzykujecie życie, walczycie, by potem pozwolić kapitanowi, by zakopał kosztowności w jakiejś jaskini? Piraci nie myśleli może zbyt racjonalnie, ale coś takiego byłoby po prostu nie do pomyślenia. Co byście z tego mieli? Po zdobyciu łupów, jedyne, co by was interesowało, to ich jak najszybszy podział. What's in that for you? You're not going to do it. What you want is, soon as there's treasure enough, you want a division. The men were supposed to share out the treasure. Łupy dzielono. Poza tym nie istnieje żadna autentyczna mapa skarbu piratów. Wszystkie, które znamy, są fałszerstwami. Naprawdę nie warto zwracać na nie uwagi. Oskarżony o piractwo, Henry Morgan stanął przed królem Karolem II.
Hiszpanie twierdzą, że jesteś piratem. Cóż, raczej nie lubią Anglików. Siadaj. Wynik był taki, że Karol nadał Morganowi tytuł szlachecki i uczynił wicegubernatorem Jamajki. Powstań, Sir Henry Morganie. Czynimy cię naszym reprezentantem na Jamajce. Po 7 latach na stanowisku wicegubernatora, Morgan zmarł śmiercią naturalną w roku 1688. Miał 53 lata. W kolejnych latach Karaiby pozostawały centrum zmagań europejskich potęg morskich. Września 1701 roku cztery zainteresowane Karaibami państwa rozpoczęły w końcu otwartą wojnę. W konflikcie zwanym Wojną Królowej Anny, Anglia i Holandia walczyły z Francją i Hiszpanią. 12 lat starć zamieniło marynarzy w mistrzów walki na morzu. 11 kwietnia 1713 roku działa ucichły. Traktat utrechcki przyniósł zakończenie wojny. Hiszpania przyznała w końcu, że Anglia i Holandia mają prawo do prowadzenia handlu na Karaibach. Po zakończeniu wojny królowej Anny w regionie nastąpił gwałtowny rozwój handlu. Jedynymi, którzy na tym stracili, byli korsarze. 40 tysięcy angielskich żeglarzy, wielu zaprawionych w bojach, straciło nagle zajęcie. Byli korsarzami, nie znali innego sposobu na życie. I nagle to, co robili i za co byli przez Anglię nagradzani, stało się przestępstwem karanym śmiercią. Łupimy dalej Hiszpanów. Hojdacy. A jeśli gubernator nam przeszkodzi, uderzymy także na niego. Karaiby czekał okres największego rozkwitu piractwa w dziejach. Pożar wybuchł 24 lipca 1715 roku. 11 wyładowanych złotem hiszpańskich galeonów wypłynęło z Kuby do Hiszpanii. W ładowniach wiozły złoto, klejnoty i 7 milionów świeżo wybitych srebrnych monet. Sześć dni później na morzu wybuchł sztorm. Hiszpańska flota rozbiła się u wybrzeży Florydy, zasypując dno skarbami wartymi miliony dolarów. Oczywiście musiało to skusić piratów. Stawiać żagle. Wszyscy na lewą burtę. Hiszpanie uważali, że to nadal ich złoto. Hiszpanie próbowali wydobyć skarby. Piraci chcieli je ukraść. Rozpoczął się wyścig o niewyobrażalne bogactwo. Lipiec 1715 roku. Sztorm posyła na dno 11 wyładowanych skarbami hiszpańskich galeonów. Większość srebra wydobyto, jednak przysłane statki nie mogły go pomieścić. 350 tysięcy srebrnych monet zostawiono więc na brzegu pod strażą 60 ludzi.
W Port Royal na Jamajce wieści o skarbie trafiły do uszu pozbawionych zajęcia żeglarzy. Słyszałeś? Hiszpanie stracili skarb. Jednym z nich był legendarny korsarz Henry Jennings. Zabrakło im miejsca na statkach, podobno zostawili ponad 300 tysięcy monet. Henry Jennings, jak większość piratów Karaibów, zaczynał jako korsarz. Nie był kimś, z kim warto było zadzierać. Pod dowództwem Jenningsa 300 byłych korsarzy wyruszyło w rejs, z którego nie było powrotu. Zrobili ten krok. Z korsarzy stali się piratami. Kiedy zaatakowali, 60 strażników, którzy mieli strzec skarbu, uciekło w dżunglę. Oto widok godny króla. Chłopcy, to nasza przyszłość. Atak Jenningsa na hiszpański obóz na Florydzie był majstersztykiem. W jedną noc piraci zdobyli wprost niewyobrażalny majątek. Na Jamajkę wracali jako bogacze. Powitanie nie było jednak miłe. Jeśli zejdziecie na ląd, z rozkazu gubernatora zginiecie. Lepiej mi nie groź. Spokojnie. Mamy dary dla gubernatora. Chcemy mu je wręczyć osobiście. Przez lata piraci rabowali Hiszpanów, a Anglicy przymykali na to oko. Jednak dni, kiedy Morgan mógł bezkarnie złupić Panamę, już minęły. Anglicy nie zamierzali pobłażać piratom. Wykonują tylko rozkazy. Stawiać żagle. Wyrzucono ich z Jamajki. Był to punkt zwrotny w dziejach piractwa. Piraci odpłynęli, szukając nowej bazy. Od tej pory byli wrogami całego świata, a ich łupem padały statki wszystkich państw. Kurs zachód, północny zachód, czyli Bahamy. Tak, to dobre miejsce dla piratów. Wypijmy za to. Piraci wybrali maleńką wyspę w archipelagu Bahamów, zwaną New Providence, oraz osadę o nazwie Nassau. Wtedy Nassau wyglądało inaczej niż dziś. Była to mała, ponura mieścina, doskonale nadająca się na bazę piratów. Nassau, ostatnia i największa z baz piratów, gdzie czuli się u siebie. Nie byli tam gośćmi, lecz gospodarzami. Otoczony legendą, Henry Jennings porzucił piractwo i dokonał żywota w luksusie. Piratami zostawali jednak także inni korsarze. Atak na hiszpański magazyn dał początek napływowi piratów do New Providence. Jednym z nich był były korsarz Edward Teach, który miał zyskać sławę pod przydomkiem Czarnobrody.
as Blackbeard. Rozszarpcie ich. W roku 1713, po raz pierwszy od ponad 100 lat, na Karaibach pomiędzy Hiszpanią, Anglią, Francją i Holandią zapanował pokój. Po zakończeniu wojny pojawiły się najbardziej lukratywne szlaki handlowe w historii. Do Europy transportowano cukier, do Afryki broń i towary użytkowe, a do Ameryki i na Karaiby niewolników. W XVII i XVIII wieku Karaiby przeżywały gwałtowny rozwój gospodarczy. Cukier przynosił olbrzymie zyski. W pewnym sensie wyspy stanowiły centrum gospodarki całego obszaru północnego Atlantyku. Na Karaibach temu rozwojowi zagrażali dawni korsarze, którzy stali się piratami. To wprost idealne miejsce dla piratów. Mnóstwo wysp i wysepek, różne narodowości, wiele kryjówek i miejsc nadających się na zasadzki. Wystarczy poczekać, a łup sam wpada w ręce. Do roku 1717 na Karaibach działało już ponad 2000 piratów. Jednym z nich był dawny korsarz Edward Teach. Ponad dwumetrowy Teach wzbudzał strach i szacunek. Czasem zaczęto go zwać Czarnobrodym. Głowy nisko, albo sam je wam porozwalam. Edward Teach to fałszywe nazwisko. Historycy nie wiedzą więc prawie nic o jego życiu sprzed kariery pirata. W roku 1717 pojawia się w oficjalnych dokumentach jako dowódca słupa stacjonującego na New Providence. Listopad 1717. Czarnobrody płynie wraz z innym pirackim statkiem ku wyspie Świętego Wincentego w centralnych Karaibach. Nagle zauważają duży statek handlowy pod francuską banderą. Bądźcie czujni, te wody są pełne piratów. Concord miał 20 dział. Piratów było mniej i byli gorzej uzbrojeni, ale ich statki były zwrotniejsze. Lunetę. Dwa maszty. Płyną w naszym kierunku. Stawiać żagle, zwrot. Kiedy Concord próbował uciec, dwa pirackie statki wzięły go w kleszcze. Zwrot, rozwinąć żagle. Dwa pirackie słupy, jeden z sześcioma działami, drugi z ośmioma, zaczęły ostrzeliwać Francuzów z obu stron. Niezwykłe, biorąc pod uwagę, że tych drugich było więcej i byli lepiej uzbrojeni. Małe działa słupów nie mogły wyrządzić dużemu statkowi większej szkody. Na okrętach piratów nie było wielkich dział. Piraci nie chcieli zatapiać atakowanych statków, przynajmniej od razu. Najpierw należało je ograbić. Najskuteczniejsza broń Czarnobrodego nie była wykonana z żelaza.
Chcesz, by się ciebie bali. Chcesz, by sikali w spodnie na sam widok czarnej bandery. Chcesz, by natychmiast rzucali żagle i błagali o litość, oddając ci wszystko, co mają. By się bali, zanim w ogóle cię zobaczą. Czarnobrody znał swoich przeciwników. Wiedział, jak i czym ich przestraszyć. Do kapelusza przyczepiał żarzące się ląty. Jego twarz otaczały kłęby dymu, co przy potężnej czarnej brodzie sprawiało, że wyglądał jak z piekła rodem. Lepiej, żebyście mieli coś cennego. Widzisz przed sobą wielkiego, uzbrojonego po zęby faceta. Jego głowę otaczają kłęby dymu. Wygląda jak szaleniec. Jeśli się nie poddasz, zginiesz. Większość podnosiła ręce do góry. Piraci Czarnobrodego złupili Concorde. Jednak największym łupem był sam statek. Czarnobrody nazwał go Zemstą Królowej Anny i uczynił z niego swój okręt flagowy. Jak na standardy piratów, Zemsta Królowej Anny była wielkim statkiem uzbrojonym w 40 dział i większym od wszystkich jednostek pirackich pływających wtedy po Karaibach. Czarnobrody zwiększył liczbę dział do 40. Potem, na zawietrznej stronie Saint-Vincent, zauważył brytyjski statek handlowy Great Allen. Salwa z burty była tak potężna, że zatrzęsła nie tylko statkiem, ale także morzem i niebem. Armaty przekonały brytyjskiego kapitana, by poddał swój okręt bez walki. Czarnobrody wypuścił jego załogę. Zabijanie żeglarzy nie miało sensu. Lepiej było ich wypuścić. Kiedy Czarnobrody zdobył Great Allena, poczuł się wszechpotężny. Czarnobrody rządził za pomocą strachu. Jednak nie tylko to wyróżniało Edwarda Teacha wśród innych piratów. Umiał czytać i pisać, był bardzo inteligentny i wykorzystywał to, panując nad swoimi ludźmi. Z reguły myślimy, że piraccy kapitanowie robili, co chcieli i mieli pełną władzę nad załogą, a to nieprawda. Największym zagrożeniem dla kapitana była niezadowolona załoga. Mogła zwołać wiec i pozbawić go dowództwa. W takim przypadku kapitan był bezsilny. Niektóre pirackie załogi miewały aż po 13 kapitanów w ciągu 2 lat. Więcej rumu. Kto jest kapitanem? Ty. Właśnie, dawajcie rum. W czasie bitwy władza kapitana była prawie absolutna, jednak w innych sytuacjach o większości rzeczy decydowała cała załoga. Głosujmy. Na pirackim okręcie panowała demokracja i pod tym względem nie mogło się z nim równać żadne państwo świata. Izrael! Musimy załatwić ten problem z Bahamów. Zwołaj załogę. Tak jest.
Idea równego prawa do głosu i wybieralnego przywództwa była naprawdę niezwykła. Pomiędzy listopadem 1717 a majem 1718 Czarnobrody złupił od 16 do 20 statków. Dowodził 4 okrętami i ponad 400 piratami. Był najsłynniejszym i budzącym największy strach piratem świata. W maju 1718 roku Czarnobrody i jego załoga poważyli się na akt piractwa, który miał wstrząsnąć całym światem. Wszystko, co wpływa i wypływa z Charlestown, będzie nasze. Kwietnia 1718. Z rozkazu króla Anglii Jerzego I karaibskim piratom przedstawiono ultimatum. Przywożę królewskie ułaskawienie dla tych, którzy wyrzekną się piractwa. Opornym grozi śmierć. 3. wyjścia nie ma. Niech żyje król! W Nassau, karaibskiej stolicy piratów, łaskę króla wykorzystali prawie wszyscy. Nazwiska? William Jennings i Benjamin Hornigold. Słyszałem o was. Zawsze byłem przeciwny atakom na brytyjskie statki. Czas rabowania i łamania umów dobiegł końca. Król was ułaskawił. Podajcie nazwiska mojemu adiutantowi. Kiedy na Karaibach pojawiła się królewska flota wojenna, Czarnobrody poprowadził 4 swoje okręty z prawie 400 piratami ku portowi Charlestown w Karolinie Południowej. Żaden statek nie był bezpieczny. Rabował statki, brał zakładników. Jednym z nich była bardzo ważna osobistość, niejaki Samuel Ragg, członek Rady Kolonialnej Karoliny Południowej. Wziął do niewoli kilku członków lokalnej elity, wysoko postawione osobistości, po czym wysłał na ląd swoich ludzi, by przedstawili Radzie Miasta jego żądania. Jeśli do wieczora miasto nie zapłaci okupu, Czarnobrody zabije wszystkich zakładników, a ich głowy odeśle na ląd. Celuj w grubego, przynajmniej trafisz. Jednak zamiast odbierać okup, piraci Czarnobrodego rozpoczęli pijacką orgię. Czas upływał, Czarnobrody był coraz bardziej poirytowany. W końcu wezwał Samuela Ragga i zapowiedział mu, że za chwilę zacznie zabijać zakładników. Dawać linę. Wiem, że to nie twoja wina, ale okazałeś się mniej ważny niż sądziliśmy. Jesteś w Radzie Miasta, a nie chcą za ciebie zapłacić i dlatego zawiśniesz. Kapitanie, już są. To twój szczęśliwy dzień. Jednak zamiast złota wysłannicy przywieźli małą metalową skrzynkę. Wewnątrz były leki na schorzenia, które członkowie załogi Czarnobrodego przywlekli ze sobą z Bahamów. Mam na myśli choroby weneryczne.
venereal diseases. All right, lads. This should take care. To powinno pomóc. That easy. To dla ciebie, Franki. Uwolnił więźniów, ale odesłał ich na ląd zupełnie nagich, jakby besztając ich za to, że o cały dzień spóźnili się z lekarstwami. Blokada Charleston wywołała strach we wszystkich okolicznych koloniach. Gubernatorzy i kupcy zastanawiali się, co będzie następnym celem Czarnobrodego. W czerwcu 1718 roku Czarnobrody wprowadził cztery swoje okręty do wąskiej zatoczki u wybrzeży Karoliny Północnej. Sześć sążni. Pięć sążni. Płyniemy? Tak. Jest za płytko. Rozbije nas. Kto lepiej zna te wody? Ty czy Czarnobrody? Cztery sążnie. W jednej chwili statek delikatnie przemyka wśród fal. A w drugiej uderza w dno, zwalając cię z nóg. Zemsta królowej Anny uderzyła w dno z taką siłą, że zniszczeniu uległ duży fragment poszycia oraz maszt. Okręt nie tonął tylko dlatego, że osiadł na mieliźnie. Wrócą dobre czasy. Ratujcie skarby. Wszystkie kosztowności zostały błyskawicznie przeniesione na mniejszego słupa, obsadzonego przez najwierniejszych ludzi Czarnobrodego. Co? Co powiedziałeś? Załoga zaczęła szemrać. Podejrzewali zdradę. Nie słyszę. Wszyscy nie zmieszczą się na jednym statku. Omówimy to później. Ja teraz do roboty, bo porozwalam wam łby. Wyraźnie dał im do zrozumienia, że nie życzy sobie kwestionowania rozkazów. Do roboty. Przerażająca reputacja Czarnobrodego pozwoliła mu zyskać czas na realizację planu. Celowo pozbył się zemsty królowej Anny. Przy podziale na 400 piratów nawet największy łup wyglądał skromnie. Czarnobrody jako jeden z pierwszych dokonał czegoś, co dziś nazywamy redukcją zatrudnienia. Zostawił większość swoich ludzi na brzegu, odpływając zresztą na pokładzie małego słupa. To było proste. Czarnobrody wyznaczył kurs na północ, ku wyspie Ocracoke. Zdaniem części historyków chciał się wycofać, inni uważają, że zamierzał założyć nową bazę w Karolinie Północnej. Wieści o jego przybyciu dotarły do gubernatora Virginii, Aleksandra Spotswooda. Spotswood chciał schwytać Czarnobrodego. I nie chodziło mu jedynie o sławę, ale także o legendarne skarby pirata. Wszystko, co zdobędziecie, należy przywieźć do Virginii. Zrozumiałem. Oczywiście Spotswood nie mógł wysłać okrętów wojennych do Karoliny Północnej, ale raczej się tym nie przejmował. Ekscelencjo, udanych łowów. Co my rzuć? Operacją dowodził porucznik Robert Maynard. Młody oficer marynarki królewskiej, słynący z szalonej odwagi. Listopada 1718 roku Maynard wypłynął ku Ocracoke.
Pięć dni później Czarnobrody zauważył dwa słupy Maynarda u wejścia do zatoczki. Tylko dwa? Trzymają się za rafą. Chyba czekają na poranny przypływ. Doskonale. Zasypali nawet pokład piaskiem, by nie ślizgać się na krwi. Wiedzieli, że walka będzie zażarta. Działaj, muszkiety załadowane. Więc przywitajmy się. Drugiego listopada 1718 roku Czarnobrody przygotowywał się na spotkanie z dwoma nieznanymi okrętami w zatoczce Okrakołku u wybrzeży Karoliny Północnej. Podejrzewał, że to okręty marynarki królewskiej. Teach nigdy nie unikał walki, przeciwnie, zawsze był do niej gotów. Ryftowa działa. Chcą nam zabrać nasze skarby. Powoli. Płynie ku nam. Widzę. Teach krzyknął w kierunku Maynarda. Przeklęci, kim jesteście i skąd płyniecie? Podnieść banderę. Maynard podniósł brytyjską banderę i odkrzyknął, jak widać, nie jesteśmy piratami. Czarnobrody wychylił kielich rumu i powiedział: niech mnie diabli, jeśli okaże litość lub jeśli o nią poproszę. Na reję, obserwować jego kurs. Czarnobrody miał jeden statek i 19 ludzi. Maynard, dwa okręty i 60 marynarzy. Kurs na południe, bez odczytów, zobaczymy co zrobią. Czarnobrody jak nikt inny znał prądy i mielizny w zatoczce. Miał też 8 dział, a Maynard żadnego. Jego ludzie mieli tylko broń palną i kordelasy. Płyń ku wschodniemu krańcowi mielizny. Umiał wykorzystać przewagę. Popłynął w kierunku mielizny. Okręty Maynarda ruszyły za nim. Uwaga na prąd. Teraz Ster na backburtę. Padli na skały. Okręt Maynarda był cięższy, utknął więc na skałach. Musimy się uwolnić. Wszystkie działa na lewą burtę. Kiedy piraci przenosili działa, Maynard rozpaczliwie próbował oswobodzić swój okręt. Nie myślał o tym, co go czeka po powrocie. Interesowała go jedynie walka i zwycięstwo. Wszystko na burtę. Wstrzymać ogień. Niech się ustawią. Jesteśmy wolni. Żagle na wiatr. Kiedy piraci ładowali działa, drugi ślub Maynarda wycofał się na pełne morze. Jednak Maynard nie zamierzał rezygnować. Ognia! Nie myślał o ucieczce. To miała być bitwa na śmierć i życie. Szybciej! Czarnobrody kazał oddać drugą salwę.
Kiedy dym opadł, na pokładzie słupa czarnobrody ujrzał jedynie Maynarda z jednym marynarzem. Myślał, że reszta Anglików zginęła. Wszyscy nie żyją. Do abordażu! Chwycili haki i szczepili oba okręty. Ludzie Czarnobrodego, wymachując bronią, skoczyli na pokład słupa Maynarda. Okazało się, że wpadli w zasadzkę. Nagle pojawiło się około 20 ludzi z pistoletami i kordelasami. Siły były wyrównane. Czarnobrody i Maynard stanęli twarzą w twarz. Obaj strzelili do siebie z pistoletów. Ale Czarnobrody wypił zbyt wiele rumu i chybił. Kula Maynarda trafiła w cel, ale nie zrobiło to na piracie większego wrażenia. Czarnobrody wytrącił Maynardowi szpadę i już miał go zabić, kiedy z tyłu pojawił się angielski marynarz i zadał Czarnobrodemu potężny cios w kark. Nieźle. Zanim upadł, stoczył zażarty pojedynek. Umarł jak pirat. Dokładnie tak, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać. Po śmierci Czarnobrodego jego załoga skapitulowała. Maynard odciął mu głowę i potraktował ją jak trofeum. Zwłoki wyrzucił za burtę. Podobno ciało Czarnobrodego trzy razy opłynęło okręt, zanim poszło na dno. Głowa słynnego pirata zawisła na bugszprycie okrętu Maynarda. Wieści o śmierci Czarnobrodego błyskawicznie obiegły całe Karaiby. Na New Providence dotarły do uszu kogoś, kto także chciał zostać piratem. Za największego pirata świata, Czarnobrodego. Była to kobieta, Anne Bonny. W roku 1718 Nassau nie było miejscem dla damy. Anne Bonny czuła się tam jednak doskonale. Podobno była piękną kobietą. Wywodziła się z jednej z najbogatszych rodzin ówczesnego Charlestown. Miała wszystko, marzyli o niej wszyscy okoliczni kawalerowie. Jednak żądza przygód sprawiła, że Anne porzuciła Charlestown dla New Providence na Bahamach. Dla ciebie wszystko. Chcę tylko tego. W końcu zwróciła uwagę na jednego z najsłynniejszych piratów w Nassau. Doskonały. Pełnim John Rackham. John Rackham nosił przydomek Calico Jack Rackham. Nosił eleganckie stroje, był klasycznym przykładem dandysa. Anne natychmiast się w nim zakochała. Problem w tym, że była już mężatką. Gubernator zagroził jej chłostą, jeśli nie wróci do męża. Oboje postanowili więc, że ich jedynym wyjściem jest piractwo.
O świcie wypływali już z portu Nassau ku zachodowi. Tak zaczęła się piracka kariera Anne Bonny. Czerwiec roku 1719. Jack Rackham i Anne Bonny atakują holenderski statek handlowy. W powietrze lecą liny z hakami. Chwilę później Rackham i jego ludzie dokonują abordażu. Większość załogi poddała się bez walki. Opór stawił tylko jeden człowiek. Jak cię zwą? Mark Reed. Anglik? Tak. Może zostaniesz piratem? Mniej roboty, większe zyski, lepszy rum. Zajmując kupiecki statek, piraci z reguły proponowali załodze, by przystała do nich. Był to doskonały sposób rekrutacji. Zgadzam się. Mark Reed okazał się zdolnym żeglarzem i doskonałym szermierzem. Jednak Calico Jack już wkrótce miał pożałować swojej decyzji. Po jakimś czasie stało się jasne, że Anne czuje coś do Marka. Rackham był coraz bardziej zazdrosny. W końcu nie wytrzymał. Jesteś lepszy w szpadzie. Czek, poczekaj. Odbierasz mi kobietę? Zastrzelisz nas? Tak, i ciebie też, jeśli się nie zamkniesz. Kapitanie, to nie tak. Odłóż to. Nie wrzeszcz. Widzisz? Jesteś kobietą? Od razu wiedziałam. Nazywam się Mary Reed. Muszę się napić. Jakie były szanse, że obie spotkają się na środku morza i że Anne zakocha się w Marku, to znaczy w Mary? Opowiadaj. Mary udawała mężczyznę przez większość życia. Była gońcem, służyła w marynarce królewskiej jako chłopiec okrętowy, była też żołnierzem. Na Karaibach szybko rozniosła się wieść, że Calico Jack Rackham ma na pokładzie dwie piratki. To było niesłychane. W czasach, kiedy kobiety nie pracowały i miały problemy z edukacją, dwie z nich zostały piratami i wcale się tego nie wstydziły. To była prawdziwa sensacja. XVIII-wieczna prawdziwa wersja romantycznego kryminału. 6 czerwca 1719 roku u wybrzeża Afryki rozegrał się inny dramat, który okazał się początkiem jednej z największych pirackich karier w dziejach Karaibów. Robert, prawda? Jest pan nawigatorem? Bartholomew Roberts był nawigatorem na statku niewolniczym zajętym przez pirata Howella Davisa. Przystań do nas. Nie jestem piratem. Większość piratów była ochotnikami. Bart Roberts odmówił, został więc zmuszony do współpracy. Pomagał piratom, ponieważ nie miał innego wyjścia. Mógł współpracować albo zginąć.
Nawigator był niezwykle cenną zdobyczą dla piratów, którzy krążyli wówczas pomiędzy Amerykami, Karaibami i Afryką. Dla dzikich piratów Roberts był zagadką. Trzymaj. Woda z rumem jest lepsza. Nie piję. Nawet piwa? Tak. I nie obchodzi mnie, co o tym myślisz. Bart Roberts był abstynentem. Piratom nie mieściło się to w głowie. Miesiąc po uwięzieniu Robertsa, Howell Davis zginął w potyczce nieopodal wyspy Principe u wybrzeży Afryki Zachodniej. Który głupiec was teraz poprowadzi? Ty. Piraci ofiarowali dowództwo komuś spoza ich kręgu. Kiedy go przesłuchiwali, nie okazywał strachu. Pokazywał natomiast, że czuje się od nich lepszy. Życie krótkie, ale wesołe. Tak, zostanę waszym kapitanem. Więc dokąd teraz? Musimy pomścić kapitana. Czuł, że musi zacząć od czegoś osobistego, czegoś, co zwiąże go z załogą. Zemsta na mieście, w którym zginął dawny kapitan, była najlepszym rozwiązaniem. Mieszkańcy miasta byli kompletnie zaskoczeni. Zabijcie ich wszystkich. Potrafił być okrutny wobec każdego, kto stawił opór. Dlaczego jeszcze żyją? Teraz możecie brać, co chcecie. Zabrali prawie wszystko, po czym odpłynęli, nie tracąc ani jednego człowieka. Załoga pokochała nowego kapitana. Zemsta była straszliwa, a przecież Roberts był abstynentem i każdej niedzieli uczestniczył we mszy. To dowód na dwoistość jego natury. Na wszystko jest odpowiedni czas. Bóg mówi, że świat należy do nas. Na rozkaz Robertsa piraci obrali kurs na Karaiby. Wszyscy liczyli na łatwe łupy. Roberts crosses the Atlantic. Podczas rejsu przez Atlantyk Roberts siał chaos i zniszczenie. W styczniu 1720 wieści o nim dotarły do gubernatorów Barbadosu i Martyniki. Obaj najęli łowców piratów, którzy mieli schwytać Robertsa. Gubernatorzy byli zagrożeniem, a Bart nie mógł na to pozwolić. Zachowywał się, jakby nie mógł uwierzyć, że postanowili z nim walczyć. Ogłosił, że zabije gubernatorów Barbadosu i Martyniki. Od kiedy nas wieszają? Od zarania czasu. Black Bart Roberts wypowiedział wojnę. Życie krótkie, ale wesołe, co? Jego piracki okręt przeciwko całemu światu. Rok 1720. Piraci, którzy kiedyś władali Karaibami, teraz uciekają przed marynarkami czterech państw. The
Francuzi, Holendrzy i Hiszpanie odnosili coraz większe sukcesy w walce z piratami. Począwszy od roku 1718, brytyjska admiralicja odnotowywała od 200 do 300 zabitych piratów rocznie. Byli dziesiątkowani. Calico Jack Rackham, Anne Bonny i Mary Read musieli mieć się na baczności. 22 października 1720 roku Jack Rackham i jego załoga zacumowali w Dry Harbor Bay na Jamajce. Mężczyźni pili przez kilka godzin. Trzeźwe pozostały jedynie kobiety. Nadpływający okręt mógł być ofiarą lub stanowić olbrzymie zagrożenie. W tak otwarty sposób mogli zbliżać się jedynie łowcy piratów. Wstawajcie, jeśli nie chcecie wisieć. Kobiety zapędziły piratów na reję. Przeciwnik był liczniejszy. Jedyną szansę stanowiła ucieczka pod osłoną nocy. Nazwisko i port macierzysty. Nie wiadomo, czy to alkohol, czy brawura zadecydowały o odpowiedzi Jacka. Jack Rackham z Kuby. Rackham krzyknął: jestem Jack Rackham z Kuby. Słońce zachodziło. Nagle rozległa się salwa. Nad ich głowami przeleciał grad ołowiu. Zwrotny słup Rackhama zaczął uciekać. Kula z okrętu Barnetta strzaskała mu jednak bom, czyli element utrzymujący dolną część głównego żagla, tym samym odbierając mu zdolność manewrowania. Piraci wiedzieli, że czeka ich krwawa walka z liczniejszym przeciwnikiem. Jeśli zostaną schwytani, zawisną. Dokąd? Nie zamierzam za ciebie umierać. Zeszli pod pokład i zaczęli pić. Pogodzili się z losem. Wiedzieli, że to koniec. Aresztowano ich i przewieziono na Jamajkę, gdzie stanęli przed sądem. Mężczyzn skazano na powieszenie. Anne Bonny i Mary Read były tak samo winne jak Rackham i reszta załogi. To miał być krótki proces. Chcecie coś powiedzieć? I wtedy Anne Bonny i Mary Read użyły argumentu, który miał uratować je przed stryczkiem. Sędziowie byli zaskoczeni. Panie, obie jesteśmy w ciąży. Rozumiem. Sprawdzimy to. A na razie odraczam egzekucję do czasu rozwiązania. Straż, wyprowadzić więźniów. Anne Bonny i Mary Read wróciły do cel, gdzie miały przebywać aż do narodzin dzieci. Potem czekała je szubienica. Nie bardzo wiadomo, co działo się z nimi podczas ich pobytu w więzieniu. Mary Read zmarła 8 kwietnia 1720 roku. Według niektórych z gorączki, zdaniem innych podczas porodu. Los Anne Bonny pozostaje nieznany. Jej ojciec był zamożnym plantatorem. Bardzo możliwe, że pociągnął za jakieś sznurki, by ją uwolnić.
Fakt, iż w archiwach admiralicji nie ma raportu z jej egzekucji, wskazuje, że być może uszła z życiem. Anne Bonny zniknęła. Prawie 1500 kilometrów dalej, nieopodal Martyniki, Black Bart Roberts realizuje swój krwawy plan. Gubernator na pewno jest na pokładzie? Tak, ale to zdolny dowódca. Ma 32 działa, 24-funtówki przeciwko waszym 4-funtówkom. Nie dacie rady. Kurs na Martynikę. Trudno uwierzyć, że kapitan pirackiego statku poważył się na atak na okręt wojenny. Roberts nie znał jednak strachu. Płyniemy po ciebie. Piraci! Kwiecień 1721. Francuski gubernator Martyniki płynie na pokładzie okrętu wojennego uzbrojonego w 32 działa. Francuski statek handlowy przywozi niezwykłe wieści. Wiem, gdzie jest Bart Roberts. Gdzie? Zapytaj go. Gdzie? Brońcie się. Idę po ciebie. Muzyka! To było kompletne zaskoczenie. Nikt nie podejrzewał, że podpływający do okrętu wojennego statek handlowy okaże się pełen piratów. Francuzi zupełnie się tego nie spodziewali. Rzucać haki. Przyciągali statek linami, po czym rzucali na pokład przeciwnika granaty domowej roboty. Potem ruszali do abordażu, wymachując kordelasami, strzelając i próbując zmusić przeciwnika do kapitulacji. Dawajcie mi gubernatora. Znajdźcie go, szybko! Co z nim zrobić? Dawaj go! Bałem się, że popełniłeś samobójstwo. Nie starczyło ci odwagi? Bierz, co chcesz. Mam minutę na modlitwę. Przygotować linę. Nie obchodzi mnie, co chcesz powiedzieć. Powiesił gubernatora Martyniki na rei swojego okrętu, uważając, że to słuszna kara za to, że gubernator ośmielił się stawić mu czoło. Budził strach na całym świecie. Gubernatorzy wszystkich karaibskich kolonii marzyli o jego śmierci. Wysłali przeciwko niemu królewską marynarkę. W końcu Roberts postanowił wrócić na wody Afryki. 10 lutego 1722 roku Black Bart Robert rzucił kotwicę u przylądka Lopez w Afryce. Ładownie jego trzech statków były pełne złota. Jego załoga piła całą noc. Dzień wcześniej złupili statek handlowy Neptun z ładunkiem alkoholu.
Neptun był prawdopodobnie 400. statkiem złupionym przez Robertsa podczas jego 3-letniej kariery. Czarnobrody ograbił 23 statki w ciągu 15 miesięcy, kapitan Kidd tylko 2. Roberts był najbardziej skutecznym, śmiałym i budzącym strach piratem w dziejach świata. Nagle na horyzoncie pojawił się żagiel. Kiedy był coraz bliżej, Roberts zaczął coś podejrzewać. Podbiegł do niego niejaki Armstrong, dezerter z HMS Swallow. Znam ten okręt, to Swallow z Marynarki Królewskiej. Uzbrojony w 32 działa, Swallow był okrętem wojennym brytyjskiej Marynarki Królewskiej. Mamy towarzystwo. Ruszać się. Ludzie Robertsa byli jednak pijani i nie mogli stawić skutecznego oporu weteranom z brytyjskiej marynarki wojennej. W przeciwieństwie do Francuzów, Brytyjczycy byli przygotowani na każdą ewentualność. Przygotować się do salwy. Kiedy pijani piraci szukali schronienia przed gradem kul, Roberts pozostał na pokładzie. Siedział okrakiem na armacie i wyglądał, jakby czekał na śmierć. Wydawało się, że nieźle się bawi. To Roberts w czerwonej kurtce. Trafił go kartacz. Zginął na miejscu. Dawajcie płótno. Kapitan idzie popływać. Załoga wypełniła obietnicę. Ciało Robertsa nie trafiło w ręce wroga. Najlepszy pirat, jakiego znałem. Roberts wciąż gdzieś tam jest. Jego szkielet spoczywa gdzieś na dnie u wybrzeży Afryki. Kiedy kapitan zginął, załoga straciła ducha walki i skapitulowała. Po Robertsie także byli piraci, podobnie jak przed nim. Jednak jego śmierć oznaczała koniec złotej ery piractwa. Od Morgana, przez Czarnobrodego, Anne Bonny, po Blackbarta Robertsa. Piraci władający Karaibami fascynowali cały świat. Piraci byli rozpustnikami, mordercami, okrutnikami, złodziejami. Ale u podstaw ich społeczności zawsze leżało pragnienie wolności. Stosując się wyłącznie do własnych praw, piraci wiedli życie z definicji prowadzące do samozniszczenia. Takie życie nie mogło trwać długo. Istniało zbyt wiele zagrożeń. Szubienica, katastrofa statku, śmierć w bitwie lub w pojedynku. Piraci ginęli na różne sposoby. Wiedzieli, że nie dożyją starości. I mieli rację. W piratach fascynuje nas ich buntownicza natura. Musimy jednak pamiętać, że nie stanowili jakiejś egalitarnej bandy morskich Robin Hoodów. Byli mordercami, bandytami, złodziejami, wyrzutkami społeczeństwa. Byli, jak mawiano w ich czasach, wrogami rodzaju ludzkiego. Krótkie i wesołe życie, co?
Wersja polska Studio Publishing na zlecenie polskie media Amer.com. Tekst Marcin Skrobosz, czytał Mirosław Utta.